Szymanowski wszedł w publiczne życie muzyczne efektownie, jako członek pierwszej grupy kompozytorskiej w dziejach polskiej kultury. Jego utwory były wykonywane przez wyśmienitych artystów na najlepszych estradach Warszawy i Berlina. Publiczność na tych koncertach była może nieliczna, ale krytyka zechciała je uwiecznić, nie wahając się nazywać młodego kompozytora geniuszem. W wieku 30 lat trafił do znakomitego wydawnictwa, dzięki czemu jego utwory stały się powszechnie dostępne. Miał 45 lat, gdy w książce poświęconej swej muzyce mógł przeczytać, że jest najwybitniejszym, a nawet jedynym polskim kompozytorem o europejskiej randze od czasów Fryderyka Chopina. A oprócz tego był też narcyzem, mitomanem i alkoholikiem. O czym wybitnie świadczy anegdota opowiadana przez Witolda Lutosławskiego, że kiedyś rano przyszedł do Szymanowskiego i ten za bardzo jeszcze nie zdążył wstać, więc przyjął go w piżamie i jeszcze wszędzie miał krem do golenia. I powiedział, że spoko, niech może wejść, i on kontynuował poranne golenie i popijał wódkę od samego rana. Ja jestem Mateuszem Rusowiczem, a wy oglądacie kanał Mruz Talks. Żeby dobrze zrozumieć, jaki był Szymanowski i skąd to wynikało, musimy poznać jego dzieciństwo, jak bardzo często w przypadku wielu innych ludzi. Ale tutaj sytuacja jest szczególna, ponieważ to dzieciństwo trwało 30 lat. Dokładnie tyle czasu mieszkał w swoim majątku ziemskim rodziny Szymanowskich w Tymoszówce na dzisiejszej Ukrainie. To był majątek tej wielkości, że oni nie musieli się martwić o nic. Z tego powodu nie musieli też w ogóle pracować. W sensie, mogłeś robić coś, co jest ciekawe, ale jak nie chciałeś, to nie musiałeś. I generalnie było też spoko, jak nic nie robiłeś, bo pieniądze po prostu były. Szymanowski od dziecka wyrastał w takiej atmosferze polskości, polskiej. Powiedzmy, że był takim trochę ostatnim arystokratą, takim kresowym włościaninem. Cóż to jest? Żyd, jaśnie panie, lecz w literę go przerobię. Jak mi jeszcze kropla skapie, to cię trzepnę tak po łapie, aż pro formę wspomnisz sobie. Skąd tak bardzo lubił muzykę, to spotykał się ze swoim kuzynem Harrym Neuhausem, który był wybitnym pianistą, i oni wieczorami sobie grali jakieś utwory, i teraz uwaga, i potem o nich dyskutowali. Więc żywności może było trochę więcej. Co pani powiedziała? Że ludzi było mniej. Pani wybaczy, ale pani powiedzenie znajdzie się na liście jednych z najgłupszych powiedzeń, jakie można wygłosić. Och, to dobrze, że chociaż na jakimś takim dobrym miejscu, panie prezesie. Gdzie pan widzi tych komunistów? Tego bardzo dzisiaj brakuje, nikt tak nie robi, a to jest niesamowicie potrzebne, z tego powodu, że po prostu to chyba wytworzyło w nim taką refleksję, zastanawianie się, dlaczego tak, a nie inaczej w muzyce, co można zrobić lepiej. I to bardzo stymulowało jego muzykalność. Najpierw edukację odbywał w Warszawie, mimo że mógł jechać do Moskwy, do Berlina, to Warszawa była trochę taką deklaracją patriotyczną, że on jest Polakiem. I tam studiował u Zygmunta Noskowskiego, 2 lata wytrzymał, potem stwierdził, że przecież on jest genialnym samoukiem. On generalnie wszystko umie, bo on się urodził artystą, więc on nie potrzebuje się uczyć. Z tego pierwszego okresu, utworem, który do dzisiaj nam towarzyszy, jest Etiuda bemol. Posłuchajmy. I kiedy rzucił studia, to właśnie wtedy w Warszawie formowała się ta pierwsza grupa kompozytorów polskich. Nazwali się Młoda Polska. Mieli koncerty w Berlinie, a potem mieli koncerty w Wiedniu. I tam członkiem tej grupy był też Grzegorz Fitelberg, czyli wybitny polski dyrygent. Były takie plany, że właśnie Fitelberg został szefem Operli Wiedeńskiej, ale niestety nic nie wyszło. Z tego powodu Fitelberg z Szymanowskim byli właśnie w Wiedniu i korzystali z wielkiego życia, byli na wszystkich przyjęciach, pili dużo alkoholu, spotykali się z ludźmi, generalnie robili sobie znajomości. I te znajomości dla Szymanowskiego zaowocowały tym, że właśnie nowe wydawnictwo Universal, które stawiało na młodych muzyków, zdecydowało się publikować jego dzieła. I dzięki temu utwory Szymanowskiego znalazły się w bardzo ważnym mieście i cała Europa mogła je łatwo poznać.
Z tych podróży zagranicznych warto również wspomnieć o Francji, bo tam tak naprawdę biło serce muzyki i tam poznał Szymanowski wszystkich najważniejszych muzyków tamtych czasów i tam przede wszystkim zachwycił się estetyką francuską. I pierwszy jego okres twórczości jest bardzo mocno inspirowany Straussem, Wagnerem, niemieckimi kompozytorami. Za to drugi właśnie oddycha impresjonizmem francuskim. Oddycha Orientem i Antykiem. I wtedy wydarza się wielka tragedia. One bullet from a young Serbian's gun has triggered the spark for World War I, but how did one shot prove so lethal as to kill over 17 million people? Pierwsza wojna światowa zabiera kontakty Szymanowskiego za granicą, uniemożliwia mu wyjazd i przede wszystkim całej rodzinie Szymanowskich zabiera ich majątek, Tymoszówkę. Prawie bez grosza przy duszy lądują w Warszawie. Co byście zrobili w tej sytuacji? Do czego byście się zwrócili? Szymanowski zwrócił się do relacji, co było chyba strzałem w dziesiątkę, szczególnie, że miał gigantyczny urok osobisty i naprawdę pociągał za sobą ludzi. Przez całe życie bardzo mocno zwracał się do mecenasów, bo potrzebował dużo pieniędzy. Podobno w Warszawie wtedy wystarczyło mieć 300 zł miesięcznie, żeby utrzymać rodzinę na takim dosyć skromnym poziomie. Szymanowski potrafił dostać 20 tysięcy i narzekać po roku, że w zasadzie już nic nie ma i trochę umiera z głodu. I'm so hungry I could eat a whole elephant. Prawda jest niestety też taka, że utrzymywał swoją rodzinę, ponieważ arystokraci w wielkim mieście okazało się nie mają takich bardzo wymiernych umiejętności, które pozwalają im zarabiać pieniądze. Kolejną bardzo ważną grupą to byli bliscy przyjaciele i powiedzmy sobie o trzech najbardziej znanych. Przede wszystkim w Zakopanem spędził wiele dni i wiele nocy z Wódką i Witkacym. Zostało po tym wiele portretów i wiele zapisków rozmów, jakie toczyli na różne filozoficzne tematy o sztuce, o życiu i o Wódce. Kolejną osobą był Paweł Kochański, wybitny polski skrzypek, naprawdę. Ze współpracy z Kochańskim powstały rewolucyjne utwory, powstały większość dzieł skrzypcowych i przede wszystkim mity. Mity, które zrewolucjonizowały podejście do skrzypiec, ale o tym będzie inny film. Ostatnim przyjacielem jest Ficio, czyli wspomniany już Grzegorz Fitelberg, który był dla kompozytora niańką, bo kompozytor nie potrafił podejmować żadnych decyzji. Więc jak trzeba było coś zrobić, to on mówił Fitelbergowi, a Fitelberg decydował. Szymanowski również bardzo chciał, żeby utwory się podobały i żeby były napisane tak jak trzeba, więc wysyłał je Fitelbergowi. Fitelberg poprawiał bardzo często wiele rzeczy w tych utworach, mówił, co jest nie tak z obsadą, czasami nawet po wykonaniu mówił, co jest nie tak, albo nawet nie mówił, tylko na wykonaniu wykonywał inaczej, na przykład bez chóru wykonywał trzecią symfonię, mimo że jest zakomponowany chór. I Szymanowski się nie obrażał, tylko potem nanosił zmiany w partyturze i modyfikował to, co już było. Czyli, że nie był wcale tak wybitnym instrumentatorem, jak sam wszystkim mówił. Równocześnie Szymanowski też bardzo narzekał właśnie, że umiera z głodu i że nikt go nie rozumie i że nikt nie gra jego utworów, więc Fitelberg był największym promotorem jego twórczości. Kolejną grupą osób to są młodzi. Młodzi w pierwszym rzędzie kompozytorzy, czyli Szymanowski był idolem młodych i to nic dziwnego, że w takim razie po śmierci Szymanowskiego młodzi byli tak bardzo zapatrzeni w jego urok osobisty, w jego dokonania, że stworzyli pomnik człowieka idealnego, którego faktycznie nikt nie rozumie, który nie miał pieniędzy, który się męczył i walczył sam z systemem. I dopiero teraz po latach pani Danuta Gwizdalanka napisała fenomenalną książkę o Szymanowskim, gdzie trochę ten pomnik odbrązawia, gdzie pokazuje, że też był człowiek, że miał swoje wady, że w ogóle o tych wadach bardzo dużo tutaj mówię, ale przez tyle lat to był idealny człowiek, którego nie wiadomo dlaczego wszyscy gnębili i nikt nie rozumiał, że wreszcie trzeba to chyba zacząć odkręcać. Następną grupą młodych to byli jego kochankowie, bo on miał bardzo dużo znacznie młodszych kochanków. Był homoseksualistą i tutaj bardzo płynnie i szybko możemy przejść do tematu opery Król Roger. To w zasadzie jest opera? Nie wiadomo, co to jest. Szymanowski mówił, że to jest misterium. I to jest taki utwór, który ma trzy akty, które wyglądają bardzo podobnie i całość kręci się wokół ekstazy miłosnej. W sensie, tam jest jakiś pasterz, który uwodzi żonę króla, potem chyba uwodzi króla i fabuła jest tutaj drugorzędna. Jest bardzo obła. Jest taka, że bardziej widzimy relacje między ludźmi i widzimy emocje i czujemy te emocje, niż tak naprawdę rozumiemy, dlaczego ktoś robi coś w tej operze.
Zacytuję wam tutaj taki dosyć trafny cytat właśnie z książki pani Gwizdalanki. Szymanowski nie mógł nawet przypuszczać, do jakiego stopnia pieczołowicie kamuflowany wątek homoseksualny wysuwany będzie na pierwszy plan, wskutek czego król Roger zyska w oczach wielu status czołowej opery gejowskiej. A zastanawiam się, jak myślicie, jakby wyglądały wasze relacje z oficjalnym rządem, kiedy byście się czuli arystokratą, z wielką potrzebą wielbienia, gigantyczną rozrzutnością. Co byście wtedy zrobili? Bo Szymanowski zarzucał non-stop, że rząd się nim w ogóle nie interesuje. I bardzo często bardzo dużo pieniędzy mu płacili, ale to ciągle było za mało. Ciągle go nie utrzymują tak, jak powinni, bo on był tak rozrzutny, że mógłby wydać jakąkolwiek sumę. I lansował się na największego po Chopinie, ale za bardzo on nie robił nic dla Polski. Pierwszą wielką, taką naprawdę polską kompozycją są Harnasie, które napisał, jak już miał, o kurczę, chyba 50 lat miał mniej więcej. Także on wcześniej był kompozytorem nowoczesnym, awangardowym, współczesnym, ale tak bardzo polskim, więc była trochę taka dewiza, że Polska dla mnie ma zrobić wszystko, a ja dla Polski może się zastanowię. Z jakim takim miastem kojarzy wam się Szymanowski? Z Zakopanem bardzo mocno. Tam miał swoją willę Atmę i tam uwielbiał przyjeżdżać. Witkacy mówił, że zachorował na zakopianinę, czyli taką chorobę, która nie pozwala ludziom stamtąd wyjechać. Podobno ludzie zachowywali się w Zakopanym inaczej. I ja jestem z Krakowa. I do Krakowa przyjeżdżali często Anglicy na wieczory kawalerskie i też zachowywali się inaczej. Więc domyślam się, że to ten rodzaj inaczości. Stefania Łobaczowska, bardzo znana badaczka, która znała Szymanowskiego, w pierwszej takiej obszerniejszej biografii na jego temat pisze, że lekceważył całą muzykę użytkową. Muzyka musi być pisana pod natchnieniem. Szymanowski był artystą, ale nie był kompozytorem. W sensie on nie pisał po to, żeby zarobić i przeżyć. On pisał wtedy, kiedy miał natchnienie i wtedy, kiedy chciał i to, co chciał. Był generalnie w swoim życiu mało pracowity, rozrzutny, był narcyzem, mimozą, w ogóle nie subskrybował kanałów, które mu się podobały, za to strasznie kłócił się w komentarzach. Więc nie bądźcie tacy jak on. Subskrybujcie, jak się wam podoba i pokażcie znajomym. Cechami jego muzyki jest to, że on sam powiedział, że muzyka musi wzruszać. Jest pełna liryzmu i dąży do takiej ekstazy, do takiego przemienienia człowieka podczas koncertu. Cechuje ją piękna melodia, która w XX wieku już odchodzi się od tego i bardzo nowatorska harmonia. Za to jest trochę problem z rytmem. W sensie na przykład Strawiński i Bartok bardzo idą w stronę rytmów. W ogóle nie znajdujemy ostrych rytmów u Szymanowskiego. Wszystko jest obłe, przelewa się jak woda między dwoma naczyniami. Ta muzyka jest w gruncie rzeczy elitarna, wyszukana, ale też bardzo elegancka. Szymanowski przez całe życie bardzo chciał, żeby jego muzyka się podobała ludziom, ale nie pisał w ten sposób, żeby się podobała. Wybitnie to ujął w takim jednym momencie, kiedy powiedział, że jest taka umowa z publicznością, że kompozytor decyduje się pisać tak, żeby publiczność rozpoznawała rzeczy, które już zna, elementy tych rzeczy w kompozycji, za to publiczność powinna wyjść ze swoich przyzwyczajeń i postarać się słuchać czegoś nowego. I to jest fenomenalna definicja muzyki w ogóle, jakiejkolwiek. Odkrywania nowych nurtów, dokładnie tak się robi. Jeszcze teraz, przed samym końcem, bym chciał, żebyśmy posłuchali bardzo ważnego utworu z ostatniego okresu jego twórczości, fragmentu drugiego koncertu skrzypcowego. Harnasie, dzięki zabieganiom polskiej ambasady, miały swoją premierę we Francji, w Paryżu. I to był wielki sukces. Ale od razu po tej premierze poczuł się naprawdę skrajnie fatalnie, bo wiele lat lekceważył wiele porad lekarzy, że nie można tyle pić i nie można tyle palić. Więc pojechał do Szwajcarii, do sanatorium, no i tam niestety zmarł. I pogrzeb jego był wielkim narodowym świętem i z wielką pompą pochowali go na skałce w Krakowie. Pozwólcie, że jeszcze zakończę takim czadrskim cytatem, też również z książki pani Gwizdalanki. Młody zakonnik oprowadzał wycieczkę młodzieży i udzielał im objaśnień.
Tu leży największy kompozytor polski od czasów Chopina, Karol Szymanowski, twórca Stabat Mater, wykonywanego we wszystkich operach świata i słynnego baletu Harnasie. Na jego grobie stale leżą świeże kwiaty, ludzie przychodzą tu się modlić, a jedna pani została za sprawą zmarłego cudownie uzdrowiona. Proces o jego kanonizację jest już w Rzymie wszczęty. Pierwszy święty jawny homoseksualista. To byłaby rewolucja na miarę Szymanowskiego. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia.